biegiem kolejnych minut. Sierpowy bity przez Jana Czoklewicza. No i proszę. Sierpowy bity przez Jana Czoklewicza. No i proszę. I prawy sierp. I do tego wycofał się do obrony i przygotowuje kolejną akcję Czerklewicz, czyli taki bezpieczny boks, ale zarazem dość konkretny w ofensywie. Szybkie, lewe, proste. Na razie długo myśli Pławecki, by zebrać się w sobie i ruszyć z kolejnym ostrym atakiem. No i ta zmiana pozycji. Świetna była. Widać, że pospinany jest Łukasz Pławecki. Zdaje sobie sprawę z tego, że na razie ta walka nie przebiega po jego myśli. A Czerklewicz coraz bardziej rozluźniony. Pławecki znajdzie się miejsce właśnie na ciosy pod grudką. Ta lewa ręka pracuje, ale od czasu do czasu jest taka rytmia, prawda? Zmiana pozycji, jest prawy prosty, bezpośredni i znów powrót do normalnej pozycji. I proszę, dwa. I brak schematyczności w ataku, powtórzę jeszcze raz, bo ciężko. Proszę zauważyć, że Czerklewicz nie zwalnia tempa. Cały czas w bardzo dobrym tempie. Yeah.